Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Auron17, a my spotykamy się, żeby porozmawiać sobie o czwartym odcinku Tokyo Ghoul R i wszystko zaczyna się wreszcie rozwijać, mamy troszeczkę akcji, chociaż nie bez zastrzeżeń. Moi drodzy, w każdym razie najpierw przejdźmy do tego, na jakim etapie mangi jesteśmy, a jesteśmy bodajże, jak sprawdzałem w dniu wczorajszym, około 21-22 rozdziału. Także średnia jest taka, że faktycznie około 5-6 rozdziałów na odcinek jest adaptowane. Natomiast sprawdziłem też, że ostateczny, że tak powiem, plot twist, zwrot akcji, na którym prawdopodobnie sezon trzeci się skończy, jest w okolicach rozdziału 53-54, także gdzieś będą musieli się jeszcze skompresować i podejrzewam, że teraz będą mieli do tego okazję ze względu na to, że kolejne rozdziały mangi to jest w większości akcja, a w to twórcy Studio Pierrot przy okazji Tokyo Ghoul R i celuje. Mniej wytłumaczeń, mniej gadania, więcej akcji. Co zresztą widzieliśmy w tym odcinku i do czego w pierwszym rzędzie trzeba tutaj pić, że tak powiem, przy okazji tego odcinka. Mianowicie do tego, że jest to skonstruowane bardzo, bardzo w stylu Studia Pierrot. Po drugie, bardzo, bardzo w stylu sezonu drugiego. Mieliśmy już taką strukturę odcinka, zresztą w sezonie pierwszym też się to przebijało, gdzie mamy po prostu jedną akcję, jakby tutaj mamy te aukcje, tak? O ile w pierwszej połowie odcinka, gdzie Mutsuki, no chyba wreszcie sobie to warto wyjawić, bo spoilerów jest mnóstwo, znaczy nie mnóstwo, ale na skalę kanału jest mnóstwo, pod każdym odcinkiem jedna osoba pisze ten spoiler. Słuchajcie, jeśli ktoś się tego nie domyślił, to bardzo was przepraszam za spoiler, ale Mutsuki jest kobietą. Gdyby ktoś nie doszedł do tego wniosku sam, jest to sugerowane od samego początku, było to subtelnie sugerowane, ale nie było pokazane wprost. W mandze pokazane jest to wprost, gdzie scena w taksówce z pierwszego odcinka, gdzie torso wręcz rozrywa płaszcz Mutsuki i się okazuje, że ona ma na sobie biustonosz. No, więc Mutsuki jest kobietą. W każdym razie udaje mężczyznę, mam nadzieję, że jeszcze się dowiemy później, z jakiej przyczyny to się dzieje. Tutaj też w tym odcinku jest widoczne dużo, jak torso próbuje się do Mutsuki dostać, także ma z niej jakby tutaj, no ma na nią, że tak powiem, chrapkę, tak? A dlaczego? Dlaczego to też do końca w mandze, znaczy w anime nie jest wyjaśnione, w mandze jest. Dlatego, że Mutsuki na swoim ciele, czego też nie było okazji pokazać, ponieważ nie było tej sceny zerwania płaszcza, Mutsuki ma na ciele blizny. Zobaczymy, czy to zostanie później pokazane. W każdym razie on się nią interesuje, dlatego właśnie, że te blizny. To nie zostało pokazane w anime, prawdopodobnie ze względu na jakiegoś rodzaju cenzury, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ Yuha i tak w Tokyo Ghoul leje się litrami. Także, no nie wiem dlaczego tak zdecydowali, chyba postawili po prostu na jakąś lżejszą, mniej agresywną, mniej brutalną wersję historii i to samo będzie w przypadku Takizawy, do którego jeszcze sobie za chwilkę przejdziemy. A jeśli chodzi o strukturę odcinka, szczególnie druga część, kiedy zaczęła się akcja, mamy tutaj akcję omawianą właściwie z trzech lub nawet czterech perspektyw. Pierwszą perspektywą jest oczywiście Sasaki i jego ekipa. Drugą perspektywą jest Mutsuki i jej próba ucieczki z aukcji, z całego tego miejsca. Jednocześnie gdzieś tam te przepychanki z Torso i z człowiekiem Tsukiyamy, którego oczywiście imienia nie pomnę. Kolejną płaszczyzną jest Naki, jego spotkanie z Akirą. Tutaj mamy scenę z mangi, która zaadaptowana nie została, ale to bardzo łatwo będzie można w następnym odcinku zaadaptować, także prawdopodobnie pojawi się jeszcze scena walki. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Mado, Akira, bardzo tutaj jest ten resemblance. Ja czasem przychodzi mi angielskie słowo do myśli, a nie przychodzi na polskie. No chyba nawiązanie będzie tutaj najprostszym jakby nawiązaniem XD. Dobra, nieważne. W każdym razie Mado po pierwsze ma Queenkę, które bardzo przypomina Queenkę Investigator, patrz. Nie ma takiego słowa w tym. Inspektora Mado z pierwszego sezonu, gdzie Kureo Mado, on tak się nazywał, o. Gdzie to jest prawdopodobnie odtworzone Queenkę po mamie Hinami? Albo nie, po tacie Hinami. Po tacie Hinami. Także, no nieważne. To jest sprawa tam drugorzędna. Pierwszorzędną sprawą jest ten gest Akiry. To jest kadr z mangi, sprawdziłem sobie nawet, gdzie Akira jedno oko otwiera mniej, drugie szerzej.
Wiecie, kogo to przypomina, to jest ewidentnie Kureo Mado. Także tutaj bardzo miły gest w stronę zarówno czytelnika, jak i widza. No i fajnie, że to zostało akurat przeniesione. Jakby te istotne kwestie nie wszystkie przechodzą, ale jednak większość z nich się w anime znajduje. I tak, czwarta płaszczyzna, o której chciałem powiedzieć, to jest płaszczyzna, która jakby rozłącza się od Sasakiego, czyli Sasaki idzie dalej, a jakaś tam ekipa inspektorów z CCG, CCG, zostaje w, no gdzieś tam na przejściu, żeby pozwolić im przejść, no i walczą z tym gulem w okularkach, który cały czas tak rusza głową śmiesznie. Pokonują go, ale tam się pojawia Takizawa, także mamy cztery płaszczyzny i te płaszczyzny gdzieś tam swobodnie między sobą przeskakują. To było już w sezonie drugim widoczne, na koniec sezonu pierwszego również. Aha, jeszcze mam jedną płaszczyznę, właściwie to jest ta właściwa czwarta, bo ta piąta nawet gdzieś tam krystalizuje się od Sasakiego, bo oni na początku idą razem. Mianowicie Ayato z Hinami, bo tamta dziewczyna w tej masce to jest Hinami, tak? Jeszcze jedna płaszczyzna by się nawet znalazła, bo gdzieś tam jest jeszcze Uta, nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, że ten gościu w masce klauna, który dostał nożami od Suzui po ryju, to jest Uta. Ta dziewczynka, która jest na jego plecach, a wcześniej na jego plecach gdzieś tam zabija jakiegoś faceta bardzo brutalnie, wołając pomóż mi i to znowu jakaś psychoza. W każdym razie to jest kolejna płaszczyzna, także wszystko dzieje się w bardzo wielu miejscach, gdzie to jest według mnie, bo to Ishida tak to robi. Ishida robi dwa panele mangi gdzieś i dwa panele mangi zupełnie w innym miejscu. I tak to wszystko skacze w jednym rozdziale, potrafi się pojawić pięć sytuacji, które w zupełnie innych miejscach danej przestrzeni się dzieją. Także to jest akurat wina Ishidy. Ishida tak po prostu tworzy swoją historię. I tak jest to zrobione w mandze. A Studio Pierrot, czy udało im się to zaadaptować w taki sposób, żeby to było zrozumiałe? No, tak średnio bym powiedział, tak średnio, ze względu na to, że jak dla mnie to jest bardzo trudne do zaadaptowania. W drugim sezonie to skakanie między płaszczyznami nie podobało mi się ze względu na to, że przenosiliśmy się do postaci, których kompletnie nie znaliśmy. Tutaj przynajmniej pojawia się Naki, jest Akira, jest Sasaki, ekipa Queens, którą już troszeczkę znamy. Jest Uta, który niby jest ukryty, jest Mutsuki, którą też już znamy. Pojawia się Torso, którego też już znamy. Osoby ze strony Tsukiyamy, których nie znamy kompletnie. Big Madam, możemy ją kojarzyć dzięki za sprostowanie przy okazji poprzedniego odcinka. Big Madam była, że tak powiem, właścicielką Suzui i tutaj go też rozpoznaję, także mam nadzieję, że nie pamiętam tego z mangi. Chyba Suzuya, nie pamiętam, czy będzie się mścił, czy nie, nie mam. Nie mam, szczerze powiedziawszy, zielonego pojęcia, ale pokazał tutaj swoją stylówę i wiemy, mamy tutaj kwestię nogi Suzui, która jest w tym momencie nogą mechaniczną, która służy mu w sumie za mały arsenał tych nożyków, które właściwie są jego ulubioną bronią. Kolejna kwestia właśnie jeśli chodzi o nogę Suzui. Jak to się stało? Na końcu drugiego sezonu mamy pokazane, że podczas walki z Sową, gdzie Shinohara zostaje ranny na tyle, że do tej pory jest w śpiączce, a minęły już ponad 3 lata, Suzuya zostaje ranny w nogę i widać to, że zostaje ranny w nogę, coś tam zostaje zmiażdżona. Natomiast w mandze Suzuya ma tę nogę po prostu urwaną. Także to też jest duża różnica, ale powiedzmy, że zostało to z drugiego sezonu przeniesione na tyle, że jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo ta noga mogła być później amputowana. Także okej, tutaj nie mam zastrzeżeń. Poza tym wiem, że sezon drugi nie szedł z mangą i starał się jakby złagadzać właściwie wszelkie możliwe rzeczy, jakie tylko się dało. A sezon trzeci już w miarę zgodnie z mangą idzie, chociaż też wydaje mi się, że w mniej brutalnej formie. I odnośnie tej mniej brutalnej formy przechodzimy do kwestii Takizawy. Takizawa, musimy go skojarzyć, musimy sobie przypomnieć, kto to jest. Oczywiście w sezonie trzecim jest to ten gościu o białych włosach, o bardzo szalonym, że tak powiem, charakterze, chociaż nie mieliśmy okazji w tym odcinku jeszcze go poznać, to już się on pojawia.
I oczywiście w tym czarnym płaszczu z kapturem to jest Takizawa. Nie mylcie z tą postacią, o której mówił Donato, bo tak się nazywa ten gościu, z którym Sasaki rozmawia przy okazji wizyty w tym więzieniu dla guli, które nazywa się Cochlea. Chyba, nie wiem czy to się tak wymawia, prawdopodobnie nie Cochlea, coś w ten deseń. Cochlea, nie jestem pewien. W każdym razie to nie jest ta sama osoba, bo oni obydwaj nosili czarne płaszcze, ale oczywiście ta osoba, o której Donato mówił, kompletnie jest inna. No i tutaj oczywiście nie będę spoilerował dla osób, które nie czytały mangi, bo to może być bardzo ciekawe zaskoczenie dla was. Chociaż nie wiem, czy to się wyjawi w tym sezonie, szczerze powiedziawszy. Nie jestem pewien. Chyba tak, chyba gdzieś tam się ta postać jeszcze przewinie. W każdym razie, jeśli chodzi o Takizawę, musimy sobie przypomnieć, kto to dokładnie jest. Wiemy, kto to jest w Tokyo Ghoul RE, natomiast ta postać pojawiła się już w drugim sezonie, tylko że nie jako ghoul. To jest kolejna postać, Takizawa, no musicie Takizawę pamiętać. To jest ten chłopak, młody inspektor ze strony CCG, CCG, nie wiem czemu mówię CCG, zlipa. W każdym razie, ten gościu, który możecie go skojarzyć po jego broni, który miał bardzo chujowe kuinkę, czyli ten w sumie naśmiewano się z tego swego czasu, czyli ten taki mały, małą taką strzelbę, która nawet nie miała spustu. W każdym razie, kwestia z nim taka, że on na końcu chyba w 11 lub 12, chyba w 11, czy może nawet 10, ale w 11 chyba odcinku zostaje zabity przez Noro? Przez Noro? Przez Noro chyba. Chyba Noro go zabił. Tak, Noro go zabił. I Noro to jest ten gościu, który ma na sobie maskę, zawsze w czerwonym płaszczu Aogiri, bo należy do Aogiri. I taką maskę ma. Nie pamiętam, jak wygląda jego maska. Taka biała maska, która całą twarz zakrywa. W każdym razie, przypomnijcie sobie go, bo Noro się jeszcze pojawi w tym sezonie, także na to możecie liczyć. Dobra, kolejna ważna, mniej lub bardziej kwestia, to jest to, że Takizawa właśnie po śmierci swojej, domniemanej, zostaje zmieniony w jednookiego gula, tak samo jak stało się to z Kanekim. Z tym, że z Kanekim nie skończy, w przypadku Kanekiego nie skończyło się to śmiercią. No, i właściwie tyle, żebyśmy sobie mieli świadomość, kim Takizawa jest, że to nie jest postać, która pojawiła się z dupy. To jest Takizawa ten, który, kiedy oni szykowali się do rajdu na Anteiku, czyli na tę restaurację, którą Yoshimura razem z ekipą Guli prowadził, żebyśmy mieli świadomość, że on wtedy, każdy z inspektorów miał do napisania coś w stylu testamentu. Coś w stylu testamentu. Tam było mówione, że Arima nigdy nie wie, co tam napisać, bo właściwie nie wie dla kogo. I wtedy Takizawa siedział i wył nad tym i jedyne co chciał napisać to nie chce umierać. I tam zginął. I co się z nim stało, to już teraz właśnie się wyjawi. Jego większe szaleństwo, jego większy obłęd poznamy w odcinku kolejnym, gdzie według review stoczy pojedynek z Sasakim. Chyba też ma się tam Hinami pojawić w całej tej walce. To są pierwsze rzeczy, które już zaczynam z mangi kojarzyć, bo zacząłem ją czytać właśnie bezpośrednio po zakończeniu sezonu drugiego i na tym etapie właśnie manga była, kiedy kończył się sezon drugi. Także w tym momencie pokrywamy content sprzed 3 lat. Tak. I moi drodzy, to właściwie na tyle, na pewno o wszystkim nie powiedziałem, o czym chciałem powiedzieć. No boli troszeczkę to, że na wielu płaszczyznach się wszystko dzieje i nie jesteśmy w stanie się skupić. Tutaj najbardziej chyba błyszczała kwestia tej aukcji, błyszczała kwestia Mutsuki. Ona była najbardziej istotna w tym odcinku. Sasaki znowu się nie pojawił, także zaczynamy wszystko znowu rozbijać na wiele płaszczyzn. Jest mnóstwo bohaterów, na którym po prostu nie nanożymy, jeśli tak to nie będzie robione. Ishida tak robi, studio Pierrot próbuje to zaadaptować. Czy skutecznie, już powiedziałem, że nie do końca, bo ja się sam gubiłem w tym, co się dzieje. Natomiast myślę, że robią co mogą. A my będziemy sobie starali to jakoś na bieżąco tłumaczyć i jakoś sobie poradzimy, nie? Dobra, to dzięki wam serdeczne, zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, do waszej opinii o tym odcinku, bo już gdzieś tam widziałem, że ktoś napisał, co prawda nie w dyskusji, ale pod którymś coverem, że Tokyo Ghoul uwielbiam, ale Tokyo Ghoul RE zjebali. Zapytałem dlaczego, bo uważam, że Tokyo Ghoul RE nie jest zjebanym anime. Jest prowadzone w taki sam sposób przez Studio Pierrot, jak był prowadzony sezon pierwszy, a przypominam, że lwia część z nas, w tym oczywiście ja, zakochali się w Tokyo Ghoul właśnie ze względu na sezon pierwszy anime, który był zaadaptowany w, powiedziałbym, identyczny sposób, jak sezon trzeci w tym momencie jest adaptowany.
czyli jest adaptowana manga, z tym, że troszeczkę mniej brutalnie, a jednocześnie z wycięciem pewnych mniej lub bardziej istotnych wątków, ale żeby całość się zgadzała. No teraz będziemy mieli już typowe takie, bo jednak pierwszy sezon, sam początek był opowiadany bardziej z perspektywy Kanekiego, bardziej z perspektywy Guli, a teraz już mamy dwie perspektywy i tych perspektyw się namnaża i namnaża. Teraz nawet u Guli już nie mamy jednej perspektywy, mamy perspektywę Aogiri, mamy perspektywę klaunów. Na CCG też nie mamy jednej perspektywy, bo jest perspektywa Quinks, która jest właściwie zupełnie osobną ekipą. Później pojawi się jakaś tam perspektywa Arimy, perspektywa Akiry, perspektywa w Aogiri jeszcze Nakiego, perspektywa wszystkich innych inspektorów z CCG. Także tu jest z tego mnóstwo i jakoś to trzeba opowiedzieć. To jest wina Ishidy. Ishida, on tak to zrobił. No, a ja już nie przedłużam. Dzięki serdeczne. Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli materiał się wam podobał. A ja wam życzę miłego dnia. No i tyle. I cześć.